Siema, za chwilę zobaczycie owoc mojej tygodniowej pracy. A więc rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam na film. Muszę kupić parę rzeczy do studia. Zacznijmy od lamp. O, ta będzie git. Teraz nowy mikrofon. Perfect. A jeszcze nowy dysk. Może ten. Lub ten. Dlaczego mi się nie ładują zakładki? Za mało RAMu. 4 GB to dziś zdecydowanie za mało. Dziś warto mieć co najmniej 16 GB RAMu o wysokim taktowaniu. Koniec. Mam dość. Jako iż byłem na wycieczce rowerowej, to postanowiłem nagrać z niej vloga. Oczywiście, nie mogło się obejść bez pokazu widoczku oraz rumaka, na którym tu przybyłem. Okej, jeszcze szybki transfer danych na komputer i pora na montaż. What the hell? Nic nie widzę na tym ekranie. Widać, że ten laptop nie był tworzony z myślą o outdoorowym użytkowaniu. Sam rozmiar jest dużym ograniczeniem, plus rozdzielczość 1366x768 i 60 Hz to za słabe parametry jak na 2022 rok. W dzisiejszych czasach absolutnym minimum jest rozdzielczość Full HD i 144 Hz i to najlepiej na matrycy 16 cali. Czas zabrać się za montaż. Aha, zarąbiście. Widać, że procesor nie wyrabia podczas montażu. Dwa rdzenie w laptopie kiedyś były wystarczające. Dziś potrzeba co najmniej 6. Dobrym wyborem byłby Ryzen 7 z uwagi na jego uniwersalność. A jak wyje ten laptop? Jak samolot. Mam dość. Dobra, czas na chwilę relaksu. Nie ma to jak stary, dobry CS z ziomkami. Kiedy grałem ostatnio u kumpla, to wydropiliśmy M-kę za aż 30 zł. Co? 15 FPS-ów? No na tym sprzęcie nie zostanę mistrzem e-sportu. No ale w to nawet nie da się grać. Przydałaby się mocniejsza karta graficzna. Na przykład taki RX 6600, a nie jakaś tam Integra sprzed dekady. Jezu! O, nowy film u CDX-a. Fajny laptop. Ciekawe, co to za model. HP Omen. Z procesorem Ryzen 7 5800H, 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 3200 MHz w sam raz pod Ryzena. 512-GB dyskiem SSD NVMe w sam raz pod projekty z wyjazdów, 16-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1920x1080, odświeżaniem 144 Hz oraz jasnością 300 kandeli na metr kwadratowy, dedykowaną kartą graficzną Radeon RX 6600M z 8 GB VRAMu, dobrymi głośnikami stereo, dużą liczbą portów,
pojemną baterią o pojemności prawie 7000 mAh i Windowsem 11, ten laptop jest w sam raz dla mnie. Zamiarem tego filmu było pokazanie, jak mogłaby wyglądać recenzja laptopa w inny niż zwykły sposób. Chodziło w tym filmie o to, aby pokazać określoną sytuację i wymienić zaletę laptopa. Oczywiście link do lapka poniżej. Dzięki X-kom za ciekawy pomysł na film. Nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmem. Pokaż 100 giga, aby nie przegapić innych materiałów. A teraz zobaczycie kilka kadrów, które mogłyby się znaleźć w ostatecznej recenzji. Mówił Kowal i widzimy się niebawem. Nara.